Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, jest ze mną Koźmita, tu nie ma siostry. No tak, 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 jesteśmy znowu w Spaceline from Outer Space, czy jakoś tak, nie pamiętam tytułu, nie pamiętam jak ta gra się nazywa. Wiem, że to jest jeden wielki bug na bugu, błąd na błonodzie. I tak, nie wiem, który to już podmieści nasza do... Zapewne dostaliście tego wspaniały dowód. YouTube'a. Wydaje mi się, że tak, że powinienem to wyrzucić, ale no. Kolejny już raz... może innej bramy. Tak, tak, tak. Innej bramy. Nie wiem, który raz właśnie próbujemy nagrać ten odcinek, ale no, odcinek numer 2. I na lewo, na dół. Po bardzo, bardzo długiej przerwie. I tak, tu. Dzisiaj szukamy jakiejś bramki, przy której kupimy sobie nowego pojazda i będziemy grać. Chociaż nie pamiętamy totalnie i się kogoś zastanawia, czemu idziemy tutaj, to dlatego, że inne bramki nam... psuły wszystko. I uwaga, uwaga, ostatnio mieliśmy kupić model 101A i on się spsuł. To teraz B czy C? Nie wiem, czy to w ogóle są jakieś różnice w nich. Dobra, wezmę C. I... Nie, gro, nie! Chyba to samo. Ooo! Tak, chyba to samo z ostatnio. Ja muszę kupić. Nie. To jest... Nie wiem, co można. Wyglep się o walizkę. Ale jak? No idziesz przez walizkę. No i co? I się nic nie dzieje. Okej. Okay. Możesz zbadać i zobaczyć i kupić i... Jej! Mamy to samo co ostatnio! Nie działa! Dobra, to. To żeby nie było... takie... Chyba to spróbujemy jeszcze raz, czy co teraz? Nie wiem. Dobra, jeszcze jedna próba. Tym razem nie będę zaczynał nowego startu odcinka, a tym razem po prostu ciemcie i jak naprawimy to się spotkamy, jeśli nie, to nie się nie spotkamy. No więc, szanowni oglądacze, mamy nowego pięknego buga. Tak? Nie no, normalnie można by robić, nie wiem, jakiś bug skład w nawiązaniu do słynnego co? Chyba, może naprawiłem, chyba naprawiłem. O! Który model próbujemy? B. Tego nie było jeszcze. Tak! Udało nam się! Czemu przy bramce 3? Jesteś przy bramce 2? Ale tak czy tak. Dobra robota, pracowniku. Właśnie kupiłeś pierwszy statek. Nie, ale to ma rób, jakie wszystkie rzeczy są potrzebne przed twoją wycieczką, a potem idź przez bramkę. Dobra, wejdziemy. Chyba zepsuliśmy. Siostra, proszę cię, nie kradnij ludzi. Ale ja chcę. Tam jest wyjście do góry. No. Fake? Czy gdzie? Bo już... Gdzie? Tam! Tam? Jesteś pewna, że to tutaj? No dobra, skoro tak... A faktycznie, miałeś rację. Pierwszy raz siostra się nie myliła co do czegoś. Grotulacje po prostu siostra. Czy to jest tutaj? Ja się tego boję. Let's go! No, halo? Klikam let's go i... Co? No, idziemy. No, co jest? Czy wy to widzicie? Okej. Okay. Dobra, zadziałało. Ale czy wy to widzicie? Ja wiem, chyba. Tak, tak. Jakoś tak mi się chciało klikać tu nazwy i trafiło się ups, to stwierdziłem, że ups. Lecimy. Ujsz, no, ten przeciwny koniec galaktyki. Gambulon 5. Lejnot w kosmosie. Powodzenia na twojej podróży. Co mi przypomina, jeśli nie masz najlepszego szczęścia, to coś, co warto o czym pamiętać w kosmosie, to jeśli stracisz kimś w tym statek, możemy wysłać promień ratunkowy i przywrócić cię z powrotem do bazy. Ale statek i pieniądze zostaną całkowicie stracone. To jest, no...
o ile nie znajdziesz sobie ubezpieczenia. Będziesz w stanie ubezpieczyć statek. No i ubezpieczenie odłożyć pieniądze. Jakby coś się złego stało. I tak one wyglądają, szukaj ich. A dobra. Powodzenia, dzielny steward, to był chyba steward, po prostu dzielny steward, okej, okay. Very easy. Stru, gotowa, siostro? Tak. Okej, okay, to super. Będą asteroidy. No, będą asteroidy i będzie to, że ja nie umiem w to grać. Ja też nie umiem w to grać. Ty może coś bardziej pamiętasz ode mnie, ty lubisz takie dziwne gry, jak to. A ja jestem z tych, co tu grają w nie i się torturują tym, ale wiem, że ludzie to chcą widzieć, jak się torturuje, więc dlatego to robię. Tak. Jestem masochisto. Pod tym względem. Niestety. Ty nie widzisz, jak ludzie ładnie tańczą. Widzę, tylko, jak to powiedzieć, mało mnie te tańce interesują, bo ja ubolewam nad tym, jak nam dzisiaj wszystko laguje. I się baguje. Ale mi się wydaje, tak, że ta gra jest tak pobagowana, że to jest paranoja. No cóż. My odkryliśmy... To jest dopiero początek góry lodowej. Tam jest jeszcze cała masa bugów. No, ale dlatego też z góry mówię, ludzie, jeśli więcej odcinków nie będzie, to wybaczcie, no to może jakieś bugi nas zabiły. Jeszcze bardziej niż te tutaj. A, dobra, jesteśmy i co teraz? O, klozet. Klozet, który nie ma prądu. To co? Do czego dajemy prąd? Do jedzenia, do grawitacji i do sterowania? Kibelkiem. Nuzony. Chcę zabawy. Okej, uwaga, co tu mamy? Asteroidę i... Tutaj mamy... Asteroidę. Ktoś głodny. Gdzie jest żarcie? Tutaj żarcie, tutaj je smażysz i tam przynosisz. Nie przynoszę. Nie wzięłaś ze sobą tego suszy. Okej, okay, to ja patrzę sobie pięknie na tutaj. Coś dużo rzeczy, jakichś fajnych. O, jakaś stacja. Coś fajnego. Idziemy do stacji? Nie wiem, czy mam potrzebę i co ta stacja oznacza, nawet nie wiem. Wiem tylko, że ten, że mam radar. I wiem, że nie mamy telefonu. Racie, co? Bo widzę, że macha. Asteroida przed nami. Dobra, spokojnie. Umiem sterować. Jeszcze nie jest aż tak źle. Dajesz, że umiesz sterować. W dobrym kierunku strunę? Okej, stacja naprawcza, to tylko nam chyba na razie nie trzeba. Tak, w dobrym kierunku strunę. Zdecydowanie w dobrym, wiesz? Ale wcale to nie było w tę stronę. No, od razu lepiej. I'm mistrz tańca. Baletu. Okej, dobra. I udało nam się. Jesteśmy. Nie umarliśmy. Ale prawie zabłądziliśmy w kosmosie. Norma. Tak, totalna norma. Ale tutaj nie powinniśmy błądzić w kosmosie. To nie jest gwiezdny błąd, żeby tutaj błądzić. Nazywamy się UP, więc możemy upsować. No dobra. Mhm. Dobra, okej. Okay. Tak, czy jest coś więcej do powiedzenia o tej grze? Coś się z nim stało, czy coś? Dobra. Co nie mogę ja dołączyć. Nie tak, dołączyć, tyle, że ten... Mów, ty pierwszy. W sumie to jedną mogę rzecz powiedzieć, nie wiem czemu, ale ta gra się strasznie długo uruchamia na ich klocksach. To jest ze wszystkimi grami. Ale ta wyjątkowo długo. A teraz ma coś do nas Artur 9001 do powiedzenia. Patrz. Oczajta. Zagubiona paczka. Zagubiony bagaż. Ciekawe co być w środka. Ja. Okej. Otworzyłaś i... Nie otwierać w kosmosie. No przytrzymuj przyciska i otwieraj. Wow. Nowe logo! Okej, piękne logo.
chyba zastosuję je, jak to będzie okazja. A póki co, coś jeszcze mam tutaj do zrobienia, czy nie? Pretty. Dobra, a idziemy dalej do Kośmosa. Naszym upsem. I od razu też powtórzę to, co zawsze mówię. Wybaczcie, jeśli siostra będzie brzmieć fatalnie czy coś, ale Discord taki psuje mikrofona czasami, że no, że to ja po prostu nie ogarniam. Że brzmi jak ziemniak? Nie? I teraz tak, ważne pytanie. Sruniemy tutaj? Czy sruniemy tam? Tu są droższe bilety, więc tutaj więcej zarobimy. To tędy. Ale coś trudniej. Jest easy. Ty właśnie tutaj stwierdziłeś, że easy to oznacza, że będzie łatwo? Tak. Nami easy ma być łatwe. Oj, siostra, super, siostra. Jak pokonałam tego bossa w Genshinie, to jestem w stanie już wszystko. I ty znowu gadasz o tych swoich chińsko-bajko-grach. Zamiast czymś sensownym. Pasażerom tutaj wstęp zbroniony. Okej, radary puste. Paliwa nie mamy. Puste, paliwa nie ma. A ty paliw szukaj. Dobra, mamy tylko... Odłącz proszę szybko coś. Zajmij się pasażerami, szybko coś odłącz i przełącz, żebyśmy mieli telefon, żebyśmy mogli zamówić paliwo. Odłącz jedzenie może i szybko, żebyśmy telefon mieli, bo bez tego telefonu nie zamówimy paliwa. Już. Dobra, udało się. Mamy paliwo. I przy okazji siostra, mamy jakiegoś klienta, który coś bardzo chce. Kogo? 4% zatankowałeś. Jakie 4%? 4%. A więc jej nas nie stać. Bioskanery mówią mi, że pasażerowie zaczynają chorować. Jeśli nie masz teraz ze sobą biblioteki, jakiej biblioteki? Tej, nie, apteczki. To przygotuj się na bałagan. Czemu wyłączyłaś grawitację? Przypadkiem. Jedzenie musisz... Wyłącz telefon i włącz zamiast tego... ten. Nie. O. Siostra, ratuj, zepsułem. Siostra, ratuj, jest zepsute. Gdzie jest klucz naprawowy? O, dobra, tu jest. Ma ktoś apteczkę? Nie mamy. A skąd wie czas, nie ma apteczkę? Nie wiem. Ale też trzeba chyba nakarmić kogoś? Nie, nikt nie chce jedzenia, dobra? Pozostawiam chorych. Może znajdę jakąś szybko jakieś takie coś? Nie wiem. Jest coś. Jest toaleta. Ale o, chyba nie ma apteczki. Ale się załatwią to, co trzeba. Nie mogłem nie zauważyć, że statek staje się brudny. Jeśli będzie nieprzyjemny zapach tutaj wszędzie, to mogą się pochorować. Musisz znaleźć sposób, żeby to posprzątać. Leć na stację! No srunę na stację! Jak ja mam to posprzątać? Tu nic do sprzątania nie ma! No, a mnie pytasz? Tak. To jest jakaś dziwna sta... Tu jest dodatkowy pasażerowie! Odlatuj! Jeszcze paliwo się kończy, nie! To spróbuj to posprzątać jakoś! Nie mogę! Kluczem? Nie. A może... Nie wiem. Ja nie umiem. Czemu ta gra nic nie tłumaczy? A zaraz jak tutaj przegramy, to sprawdzę, czy coś tłumaczy, czy nie tłumaczy, ale paliwa nie mamy. Statyk. O nie. Zaczęliśmy to dużo. Nie zdążyliśmy. O nie. Nie udało nam się. Nie wierzę. Zobacz raport.
O nie. Chwila, ale... Nie mieliśmy ubezpieczenia. A coś takiego się stało? Czy to znaczy, że straciliśmy statek? Bardzo możliwe. Ale nas nie stać na kolejny statek. Ale tak, Arthur coś mówi. Więc wygląda, że masz trochę problemów tam tutaj. Wysyłamy probień, żeby cię uratować. Niestety, stracisz całe pieniądze, które miałeś ze sobą. No i... A jako, że statek nie jest ubezpieczony, to straciłeś go. Spod do zobaczenia w bazie. Tak, to chyba koniec naszej kariery. Chyba nas nie stać na nic więcej. To tylko my potrafimy. Siostra, tylko my to potrafimy. No ale nie wytłumaczyli, jak mam posprzątać. Zaraz sprawdzę w menu, jak się sprząta, bo może to gdzieś było, tylko trzeba samemu poczytać. Ups. Witamy z powrotem. Cóż, to nie było najłatwiejsze i najprzyjemniejsze. A więc jako, że twój statek nie był ubezpieczony, a nie masz pieniędzy, żeby kupić nowy, pociągnę za parę sznurków i mamy trochę funduszy, żebyś mógł kupić najpodstawowszy statek. Tylko proszę, nie zgub tego. Okej, chcę ten zgubić statek. O, ktoś dzwoni. Nie dzwoni, tylko możemy logo nowe ustawić. Ja to też muszę sprawdzić. Bo to tutaj ty znalazłeś takie piękne logo. O, takie coś, idealne. Idealne dla nas. Tak. I teraz druga rzecz. Sprawdzę w Employee Manual. Może gdzieś coś będzie. Dobra, Navigation, Meals, Board Passengers. Nie ma tu niczego. No nie ma nic o tym, jak sprzątać. Faktycznie. Settings. Settings to są ustawienia rozdzielczości. Wow. W takim wypadku ta gra jest dużo większym klapem niż myślałem. Normalnie mogłoby trafić do pewnego znanego programu. Wiesz, nie, może nie jest aż taki poziom jeszcze, ale... Ale no. Próbujemy jeszcze raz? Można spróbować, ale to będzie ostatnie podejście, jeśli nadal takie dziwne rzeczy będą się działy. To teraz idziemy do tej bramki, czy do której, bo w sumie nie wiem. Nie wiem, jedno, to byleby działało. Może no, poszukajmy statku z apteczką. Ale te wszystkie chyba są takie same. No tak, wszystkie są bardzo podobne. Tym względem. Patrz, jest mi opis. A... Dobra, jest inaczej. Model wyjściowy z ulepszonym systemem cateringu i zoptymalizowany do karmienia pasażerów. Okej. Ten jest podstawowy model wyposażony w klozet. Idealny dla tych, którzy nie chcą być przerw na łazienki. Albo wieczna z siedzeniami, która jest idealna dla tych, którzy chcą komfortu w budżecie. Faktycznie są inne. Bo... Bierzemy. Nie wiem. Ja nie wiem. Wiem, że to są pewnie jakieś lepsze, ale nie mamy. Model C. Zobacz systemy. Siedzenia. Silniki. Okej. No nic więcej chyba tu nie możemy z tym zrobić, więc kupujemy. Ale kurczę, jak my mamy leczyć naszych pasażerów, jak nie mamy apteczek? Ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Pewnie to jest coś na zasadzie, że taki system trzeba gdzieś zdobyć i tyle. Tak samo nawet nie mamy głupiego mopa, żeby pozamiatać. Pozamiatać mopem, na pewno. Wiesz co, będę musiał potem poszukać w interwebach, jak to się robi, ale... Jeśli jeszcze coś takiego się stanie, drodzy oglądacze, to niestety sądzę, że chyba się zbyt prędko nie spotkamy. I to nie dlatego, że mi się nie chce, albo z siostrą mam jakieś problemy ze zgadaniem się czasowo. Nie, po prostu jeśli to ma być takie problematyczne, to znajdziemy innego dziwnego koopa. Bo to naprawdę nie jest fajne, że tyle bugów napotykamy. No niestety. Albo że istnieją w grze mechaniki, z którymi nie da się nic zrobić.
Dobra, a więc teraz siedzą przynajmniej, nie będą nam wędrować wszędzie. To tak, ja nawigacjuję, zobaczymy gdzie musimy srunąć. Tam, okej, to trochę poprawimy kursa. I tak, pewnie asteroida. Nie, stacja paliw. Niestety nie stać nas za bardzo na to. Nie, dobra, mamy trochę oszczędności. No i tak, lepiej nie wiem, chyba... 69 jest wystarczającą kwotą na paliwo. Nie wiem. Na razie może spróbujmy dopłynąć do celu naszym statkiem kosmicznym, zanim będziemy musieli, wiesz, jakoś wydawać na cokolwiek. Dobra, siostra, sprawdzaj, sprawdzaj. Lepiej sprawdzaj tak, żebym nie musiał wpadać w asteroidy znowu. Tak jak to było ostatnio. Jak coś jest głodny. Jak o, z innymi. Już robił muszę. Patrzę, jak reszta. O, już, daj łapkę w dół. Co? Co? Zobacz na odcinku, ale umierzesz się pod kła? Na tym potknięciu jechałaś po podłodze z lodem w rękach, żeby jej przekazać. Ha! Ale nie ma to jak smażyć loda, no naprawdę. Tak, tak jest. No to jest piękne. Nawet bugi graficzne są takie, które trochę dają uroku temu wszystkiemu. A tu mam kiepskie wyniki teraz. No nie mogę na to była, seriously. Mhm, dobra, super, udało się. Więc chyba pora zaraz znowu wchodzić na kolejne runięcia. Tym razem w prawo lecimy. We prawo, okej. Okay. We prawo. I idziemy tam, gdzie będzie very easy. No, ale sorry, jak takie bugi są, to lepiej lecieć w very easy niż w, no, easy. A, dobra, łazienka. Chyba to może łazienkę trzeba mieć uaktywnioną, żeby temu zapobiegać. Muszę być mądre. Wiesz co? Możemy to przetestować. Tu jest easy 28, a tu jest very easy 22. No to tak, very easy. Tu jest jakaś paczka. Więc znowu paczka, będziesz mogła się ostro droga ukryć. Jest stop z toaletami, jak coś. No dobra, no to jeśli będzie ktoś zaczynał czuć się choro czy coś, to tak, to się zatrzymałem na klozeta. I co? Dobra, się szykować i mamy trzech pasażerów znowu. To ja szybko przeglądam. Koryguję trochę kurs. Okej, okay, w telefonie nie ma telefon dopiero wtedy, kiedy będzie potrzebne, na razie nie potrzebujemy. No już, daję, nie da się od razu wszystkiego. Wiadomo, że nie da rady wszystkiego od razu. On nie rozumie. Możemy wziąć dodatkowych pasażerów, chcesz czy nie? Zależy ilu. Na tym wolałabym nie ryzykować. Dobra, co to nie bierzemy? Tobie tańczyć. Paliwo. Ja polecę zatankować, bo nam się powoli kończy. Jasne. Więc jakkolwiek... Tak, żeby nie było, jedzenie potrzebujemy? Tak. Chwilowo odłączę nawigację. Mhm. Nie, musimy mieć nawigację włączoną. Już możesz odłączyć. Nie. Dobra, tylko chwila. Zatrzymuję. Dobra. Cichaj, gościu. To wyłączymy, to włączymy. I musimy zawrócić, bo ja muszę zatankować. Nie chcę znowu tu utknąć. I tak, jest chaotyczna. Może to są pierwsze poziomy. Dobra, mam to. Nie zginiemy od braku paliwa. Komuś coś nie podoba. To głodni są. Okej. Możesz wyłączyć na razie systemy kierowania. I tu jesteśmy. Dobra. Nie, już telefon nie jest potrzebny.
Dobra, siostra, zostawia, ja się szybciej tym zajmę. Okej, wszystko w porządku. A ja też muszę skorygować kurs, bo lecimy w złym kierunku prawie, że... Ja zadowolona. O, jakieś mydło. A... Ty właśnie usmażyłaś kubek? Wystarczy, ty właśnie usmażyłaś kubek? Tak, nie pytaj mnie, gdzie ta gra ma logikę. Zobacz, tracimy wyniki. To może ja będę kierować, a ty... Ale będziesz... Ja nie mam pretensji do ciebie. Mam pretensji do samej gry. Bo ja do tej pory nie ogarniam, co zrobić, żeby tutaj było dobrze. Ja robię wszystko jak należy, jak widzisz. No właśnie, nie mam pretensji do ciebie, tylko ta gra jest taka jakaś dziwna. Proszę, dałabym jej negatywną recenzję, to bym była. Okej, okay, jakaś paczuszka i... Co, znowu jakieś będzie... Logo? Mhm. Nie. To jest zbyt poważne i porządne dla nas. Cóż. Mamy 26 minut. Polecimy jeszcze kawałek dalej. Ja jeszcze kawałek dalej lecimy, ale to będzie już ostatnia przyprawa raczej. No, biorąc pod uwagę ilość bugów i tego, jak ta gra... Nie wiem, coś z nią jest ewidentnie nie tak. Bo jeśli, że to może być też nasze ostatnie spotkanie. No, przed chwilą to mówiłem. Znajdziemy. No tak. Teraz tak, możemy tutaj, to jest easy, 26, albo... O... Tu jest easy 26, a... Tu jest bliżej, tu bierzemy to, bo to jest bliżej. Więc no. Biorę to, co jest krótsze. I nasz cel pierwszy jest zatankować, bo tak, jeśli nie zatankujemy, to zaraz się zatrzymamy znowu. No wiadomo. I teraz tak, ja spróbuję może im ogarniać żarcie, co nie wiem co dalej. Najpierw pierwsza korekta. Nie trzeba korygować, ok. Okej, coś tu jest, pewnie asteroida. Tak. I tak, sam system ma coś ciekawego, ty nie. O, coś się psuje. Naprawię. Szukaj paliwa. Pamiętaj, szukaj paliwa. Jeśli znajdziemy stację, to musimy szybko się szykować do niej. Toalety. Rozrywki chcę. Dobra. Jeśli chcę rozrywki, to jakoś spróbuję. Na lewo paliwo, dobra. Dobra. Ja odłączę szybko żarcie. Wiem, że trzeba... A, że to jest problem, ale szybko, tylko byleby tylko szybko paliwo wykupić, potem żarcie można znowu robić. No. Toaleta była, a nie żarcie. Znaczy, jakie żarcie, ten, a nie paliwo. Ale to tam jest paliwo. Myślałem, że tu było paliwo, dobra, to szybko jedzenie im robię. Nie. No dobra. Za dużo hałosa. Za dużo hałosa. No i kolejny chce jeść. My jesteśmy przy paliwie. Jeszcze jesteśmy przy paliwie, tylko kolejny chce jeść. Mnie to wkurza po prostu, że nie mogę nic zrobić, bo oni już chcą jeść. Odłącz już telefon. Dobra. Już dałem negatywną opinię. Super. O, dobra, pierwsza sprawa tak, a druga muszę trochę kurs poprawić. Dobra. To naprawdę nie da się nic zrobić. Może gdybyśmy wzięli ten model A, który ma ulepszony system żywnościowy, to by było lepiej, byśmy szybciej żarciem robili. Nie wiem.
Ale nadal uważam, że jesteśmy tak trochę... O, nie, co ten odcinek jest kłębowiskiem bugów graficznych. Naprawdę, będziesz musiał to się stąd zobaczyć, co ty u mnie robisz. A teraz to przyspieszamy, byle tylko dolecieć na czas, hura. Ale serio tak. Piękne rzeczy robię? Tak, piękne bugi graficzne są. Naprawdę piękne. No tak, jesteśmy na czas, hura. I nadal mam 3 gwiazdki. Nie, 2, przepraszam bardzo, 2. No cóż. Nie wiem co dalej. Ale na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Nie wiem, czy będą części jakieś, czy nie. Bo tak naprawdę możemy grę nawet teraz ocenić. Jest to krap. Biorąc pod uwagę... Pomysł nie jest najgorszy, ale wykonanie już jest złe. I się tak, powiem tak, do grafiki nic nie mam, bo grafika może być taka, bo ktoś nie umie lepiej. Albo nie wiem, bo tak miała wyglądać, ale... Ale ilość bugów... Jest dość odczuwalna, bolesna i niestety, no, nieprzyjemna. De facto poziom trudności, jesteśmy na początku gry, dosłownie, nie wiem, za samouczkiem. A poziom jest tak trudno, że nie radzimy sobie, żeby utrzymać jeden statek. No cóż, tak. Dobrze to podsumowałaś. Ja nie wiem, czy mam coś do dodania poza tym, że... To nie jest gra mojego typu. Wszyscy to wiedzą. Ale już, jeśli chodzi o gry tak jak ta, to bardziej, i tu będzie mocny naprawdę strzał, bardziej się cieszyłem z grania w Out of Space niż to coś. Kiedy Out of Space jest krapem, miał być imprezówką szaloną, a jest symulatorem pilnowania wszystkich drzwi. I nic więcej. I przeszczenia na siebie. Tak, to też. Ale tak, nadal Out of Space wydaje mi się być dużo lepsze niż to coś. I do grania solo, i do grania w koopie, więc... No niestety, więcej nie powiem. Może jeszcze uda się coś znaleźć na internecie, co nam powie, jak w to grać, co robimy źle. Jakiś gameplay obejrzymy z siostrą, czy coś. Mhm. Ale jeśli chodzi o inne koopy, to wiedzcie, że ciągle szukamy czegoś. Tak, taka prawda. Szukamy, ale... Albo... Jak są, to są zbyt drogie, jak na mój gust, albo to są w rzeczywistości krap, jak się sprawdza jakąś byle prezentację na YouTubach. Dobra, starczy tego. Mam nadzieję, że mimo wszystkiego, co się dzisiaj działo i tych negatywnych słów, podobał mi się ten odcinek, chociaż przez piękne bugi graficzne. No, i to by było na tyle, więc trzymajcie się. Hej, hej. Bajo, jajo.